Czas na rozmowę z gościem w Radiu 5. A moim i państwa gościem jest Franciszek Wasik, działacz, poli działacz polityczny oraz były Wojewoda Podlaski, Suwalski. To wszystko w latach 1990-1991. Wojewoda Suwalski, gwoli ścisłości. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak zdrowie? Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Jak zdrowie. Dziękuję. Stosownie do wieku. <laughs> nie, wiek już, nie przesadzajmy. A wiek jest awansowany. Pogada dzisiaj dopisuje, prawda? Pierwsza, czy za pomocą czterech kółek? Dotarł Pan do radia. Yy, za pomocą czterech kółek nie mnie małżonka. O, bardzo proszę. A dzień daty dotyczy? Obchodzimy dzisiaj? dzień taty dotyczy? Obchodzimy dzisiaj? No tak, tak. tak życzenia tak, tak, już tak, jakieś dotarły? Jeszcze nie dotarły, ale dopiero y, młodzież moja będzie dopiero po, y, po południu w domu, także spodziewam się życzeń dopiero po południu. Kiedy to w tym się. momencie w imieniu swojej i całej redakcji Radia 5 składam panu najlepsze życzenia właśnie z okazji Dnia Taty. Pięknie, do, dziękuję. <laughs> ale nie to jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Porozmawiamy sobie na temat demokracji. Bardzo proszę. Proszę Państwa, na przestrzeni już nie setek lat, ale tysięcy lat, społeczeństwo zmaga się z dwoma takimi systemami polityczno-społecznymi. Najpierw byli dyktatorzy różnej, różnej maści i różnego stopnia, gdzie obowiązywała zasada władca, dyktator, tyran. Wie wszystko i wie lepiej. Lud miał tylko słuchać. Okazało się, że w miarę tego, jak się lud organizował, dojrzewał do życia zbiorowego, zaczął upominać się o swoje prawa. Efektem tych dążeń jest system demokratyczny. Pytanie jest takie, pytanie podstawowe, można powiedzieć: który z tych dwóch skrajnych systemów dyktatura czy demokracja, gwarantuje społeczeństwu więcej? Czy mądry, a nie zawsze mądry tyran, despota, dyktator, czy też lud? Jeżeli lud to właśnie, Kto jest lud ciemny, jak niektórzy powiadają, który wszystko kupi, czy będzie to lud oświecony, mający świadomość swoich możliwości, swoich oczekiwań, i wtedy mamy z jednej strony mądrość tego jednego, mhm. tyrana. Z drugiej strony mamy mądrość zbiorowo. Jeżeli właśnie lud jest oświecony, przygotowany do demokracji, to ten system na przestrzeni już tysięcy lat, jak powiedziałem, wykazał, że daje znacznie, znacznie większe możliwości. Z tym, że właśnie demokracja jest tym wspaniałym, najlepszym systemem, tu można przywołać słynne słowa Churchilla, który powiedział, Demokracja też jest zła, ale ludzkość nic lepszego nie wymyśliła. Dokładnie tak. Żeby właśnie demokracja spełniła nasze oczekiwania, trzeba właśnie pracować. Trzeba właśnie ludzi do tego edukować, uczyć ich odpowiedzialności za swój los i za los swoich współ... współżyjących. I to jest właśnie zadanie, które stoi przed nami i zadanie, które stoi także przed klubami takimi, które dzisiaj chcemy w Suwalkach inaugurować. Klubem dyskusyjnym, suwalskim klubem dyskusyjnym imienia Tadeusza Mazowieckiego. Do tego przejdziemy jeszcze za chwileczkę. A dlaczego tak warto o nią zabiegać? Właśnie o tę demokrację. Pana zdaniem. Często Pada pytanie, kiedy mówimy o demokracji. Jaka? I tutaj znowu, jeżeli weźmiemy nawet ostatnie wydarzenia w Polsce, roku ubiegłego i roku obecnego, dzisiejsi rządzący powiadają, jesteśmy demokratami. Dzisiejsza opozycja, a wczorajsi rządzący. Powie, odpowiadają, jesteśmy demokratami. Czyli i ci demokraci, i ci demokraci, a, a dogadać się trudno. Właśnie i wracam do pytania, jaka demokracja? Czysta postać demokracji, taka nieskażona, to demokracja liberalna. Polega to na tym, że po pierwsze, prawnie i to prawem konstytucyjnym, zagwarantowane są prawa człowieka i prawa obywatela to jest podstawa demokracji liberalnej druga równie ważna cecha pa, państwo fun, opiera się funkcjonowanie państwa opiera się na systemie trójpodziału władzy władza ustawodawcza Władza wykonawcza i władza sądownicza. Mm -hmm. W demokracji liberalnej wszystkie te trzy władze są mniej więcej zbalansowane. Nie ma przewagi, nie ma dyktatu, nie powinno być dyktatu którejś z tych trzech władz ponad pozostałymi. Mają znowu na mocy prawa konstytucyjnego, mają swój zakres odpowiedzialności, swoje zadania. I w tym obszarze powinny, i mogą, i tylko w tym obszarze mogą działać. Ale nie Natomiast. Tylko... Mhm. Proszę. Oczywiście, tutaj właśnie jest y, następna, następna cecha demokracji liberalnej, o której nie można zapomnieć: niezawisłość sądów. Bo znowu, wcześniej czy później dochodzi do pewnej kon konfrontacji. Obywatel i instytucja państwa. Taka konfrontacja zawsze jest zagrożeniem dla jednostki, dla obywatela. Żeby obywatel miał szansę się obronić przed omnipotencją państwa, musi być niezawisły sąd, który właśnie tą przewagę instytucji państwowej zniweluje i ochroni obywatela. Przed właśnie dyktaturą zdecydowanie tak państwowej. Ale... I właśnie przeciwieństwem, druga forma demokracji, która dzisiaj jest właśnie realizowana niestety u nas, i lansowana, to demokracja większościowa, polegająca na tym, że wygraliśmy wybory wobec tego naród, który nas wybrał, bo tak się to dzisiaj mówi suweren nas wybrał. Suweren nie przekazał władzy absolutnej zwycięzcom. On tylko powierzył sprawowanie władzy w ramach prawa konstytucyjnego. Tylko i wyłącznie. Natomiast zwolennik demokracji większościowej powiada: wygraliśmy wybory, wolno nam wszystko. My decydujemy, co wolno, a czego nie wolno. Ale nie tylko to jest powodem pana wizyty w naszym studio, to znaczy demokracja, ale również powołanie do życia klubu suwalskiego, klubu dyskusyjnego imienia Tadeusza Mazowieckiego. Proszę o wyjaśnienie słuchaczom misji, jaką klub będzie niosł, jego funkcji oraz wszelkich szczegółów dotyczących samego klubu. Bardzo proszę. Jak już wcześniej powiedziałem, demokracja, której chcemy bronić, o którą trzeba walczyć, wymaga pracy. Po 89 roku, kiedy Polska odzyskała suwerenność jako państwo, a obywatele odzyskali swoją, swoją pełnię praw, uznaliśmy, że wszystko jest nam już podarowane. Możemy spokojnie zająć się własnymi sprawami. To jest pewien błąd, który się dzisiaj właśnie yy, mści na nas. Trzeba właśnie społeczeństwo edukować. I miejscem, dobrym miejscem takiej edukacji powinien być właśnie Suwalski Klub Dyskusyjny. Tutaj dla mieszkańców regionu naszego Suwalskiego i okolicznych miast, wsi. Gdzie właśnie będziemy się uczyć, będziemy dyskutować, będziemy się organizować do dobrej pracy. Do dobrej pracy dla rozwoju regionu, dla rozwoju kraju, dla rozwoju jeszcze większej wspólnoty, w jakiej funkcjonujemy jako jest Unia Europejska. To są te zadania, które, które stawiamy przed klubem dyskusyjnym. Będzie to klub właśnie edukacji obywatelskiej. Mamy nadzieję, że owoce tego będą. Proszę nam powiedzieć, czy członkiem takiego klubu może zostać każdy słuchacz Radia 5? Każdy człowiek dobrej woli, kto może, kto chce, jest zapraszany do uczestnictwa, do pracy, do wspólnej pracy, jak powiedziałem, dla dobra wspólnego. Nas nie interesuje jakaś walka. Dla samej sztuki wojowania. Chcemy coś dobrego wspólnie stworzyć. Każdy człowiek jest tutaj jak najbardziej mile widziany, człowiek dobrej woli. Gdzie odbywają się obrady takiego klubu? Dzisiejsze obrady będą, odbędą się w domu nauczyciela. To będzie dzisiaj, tak? Tak. O godzinie? Dzisiaj o godzinie 17.30. Także wszystkich, yy, którzy dysponują czasem i chcą dołożyć się do dobrej sprawy, miło mi byłoby zaprosić i powitać właśnie na spotkaniu o godzinie 17.30 w domu nauczyciela. Mamy nadzieję, że dzisiejszy Dzień Taty we frekwencji, w takich obradach, nie przeszkodzi. Nie. <laughs> A czego mogę panu życzyć właśnie z okazji Dnia Taty i nie tylko na przyszłość? Hil. Sił. Sił i chętnych do współpracy. Tego też panu życzę. Dziękuję bardzo. W imieniu swoimi słuchaczy Radia 5 również. Moimi państwa gościem był Franciszek Wasik, działacz polityczny, lokalny działacz polityczny oraz były wojewoda suwalski. To wszystko w latach 1990-1991. Jedna z osób odpowiedzialnych za powołanie klubu, suwalskiego klubu dyskusyjnego imienia Tadeusza Mazowieckiego. Zgadza się? Tak. Dziękuję, Dziękuję za rozmowę. Bardzo.